Cześć dziewczyny na moim modowym kanale. Dzisiaj taki troszeczkę będzie inny odcinek, bo nie będzie to porad modowych, natomiast będą to moje wnioski z całego tego roku oraz odpowiedź na pytanie, czy mój biznes przetrwał ten jakże ciężki rok. Na początku przejdźmy sobie do dużo milszych rzeczy, czyli do prezentów. Pokażę Wam, jakie dostałam prezenty pod choinkę. Zacznę od czego mam zacząć? Zacznę od kosmetyków, które bardzo chciałam, ponieważ jeśli mnie obserwujesz na Instagramie, to wiesz, że od wakacji zaczęłam pracę nad skrętem moich włosów, aby wydobyć ich naturalny skręt, ich naturalne piękno, i bardziej mi się to zdecydowanie podoba niż walka o proste włosy bez puszu. Tutaj jakby wstaję rano z łóżka i już mam, że tak powiem, spokój i ułożoną fryzurę. Zaprogramowałam przetestować inne kosmetyki niż do tej pory i są to kosmetyki polecone przez Laure Coco Rice z właścicielką marki Laurella, którą bardzo lubię i zresztą podziwiam. I mam tutaj na przykład taką odżywkę myjącą. Jest bardzo fajna, już testowałam, super się sprawdza i po niej miałam też duży efekt. W końcu nie miałam spuszonych loków. Także jestem bardzo mile zaskoczona tym produktem i myślę, że będę sięgać po tą markę w przyszłości, jak już skończę moje obecne kosmetyki. Dalej takie coś na porost włosów, podobno świetne, zobaczymy. Fajnie pachnie, fajny produkt, ciekawy. Ja jestem zakręcona na punkcie takich produktów na porost włosów, więc no zobaczymy. I ostatnia rzecz to takie coś w dwóch krokach, aby jeszcze bardziej wydobyć skręty włosów. Za pierwszym razem jakoś nie byłam zaskoczona, zobaczymy jak będzie dalej. No ale wszystko trzeba testować, tak zresztą jak z ubraniami, same wiecie, najlepiej przetestować i wiedzieć, który styl komu odpowiada. Czy będziesz się czuła wygodniej w miniówce, czy wolisz jednak wygodniejsze i większe spodnie. Tak samo jest z kosmetykami. Coś przypasuje, a coś może niekoniecznie. Dalej przechodzę do książek, które otrzymałam i na pierwszy ogień idzie Życie w stylu wege. Jest to pozycja dosyć ciekawa, ponieważ ja zdecydowałam, że jakby chcę zminimalizować ilość mięsa, może raz w tygodniu, ponieważ lepiej się czuję. No i też dostałam tutaj przewodnik, jak mogę to mięso zastępować, jakie mogę jeszcze inne produkty, mazidła na chleb robić i tak dalej, więc tutaj chętnie się z tym zapoznam. Kolejny prezent to taki niesamowity, bardzo osobisty prezent od Soni Szramek-Kacz, czyli książka. Już teraz mam swój egzemplarz w papierze. Jeśli jeszcze nie wiedziałaś naszego wywiadu z Sonią, to bardzo Cię zachęcam do obejrzenia, tak gdzieś w kartach Ci wyskoczy. No, świetna książka. Ja zresztą te wszystkie rzeczy, o których Sonia tutaj pisze, znałam dużo, dużo wcześniej. I jak poznałam Sonię, tak od niej ja poznałam i zmieniły moje życie. Także no nie zdziwię się, jeśli zmieni Twoje życie właśnie ta książka. Nie wiem, może otwórzmy na którejś stronie. Poproszę o jakąś fajną stronę dla moich widzów. O proszę, akurat ćwiczenia, bo to jest książka z ćwiczeniami. O, takie się otwarło. Nie mam na to wpływu. Twoje wewnętrzne dziecko pamięta wszystko, pamięta narodziny rodzeństwa, pierwszy pobyt na placu zabaw, pierwsze przyjaźnie, komunikację rodziców. Wewnętrzne dziecko po dziś dzień nie rozumie, dlaczego zmuszano je do dzielenia się czymś, czym nie chciało się dzielić. Widzi, że mama nie pozwala swoim nawet najlepszym koleżankom zabierać bez pytania ulubionych książek z biblioteczki, najlepszych spodni z szafy czy kluczyków do samochodu. Tacie też nikt nie zabiera niczego bez pytania o zdanie, a jemu, dziecku, tak. Ono zmuszone było do dzielenia się swoim ulubionym wiaderkiem. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To dosyć ciekawy temat, akurat mi się otworzył, faktycznie. Pokażę Wam jeszcze ćwiczenia.
O, na przykład coś takiego, to jest książka do potrójnego czytania i za każdym razem wysnuwają się inne wnioski i to jest też fajne, że możemy wrócić do tej pierwszej lektury i zobaczyć, jakie były nasze spostrzeżenia wtedy i jak one się zmieniły. Także no, niesamowita pozycja, bardzo polecam. I dostałam oczywiście stylowy planer Zosi. Zosiu, bardzo Ci dziękuję, świetny produkt. Lubię zapisywać w kalendarzu i fajnie, że Zosia wypuściła taki produkt, który wymaga napisania jestem dziś wdzięczna za, albo zaznaczenia ile już wody dzisiaj wypiłam, ponieważ zawsze niby mówi się, że fajnie to zapisywać i mieć tego świadomość, ale jakoś nigdy tego nie robiłam, a tutaj już jest miejsce, tak, do zakreślania, do napisania, więc to jest już o tyle prościej. Pokażę Wam w środku jakieś niezapisane strony i tak naprawdę z tego planera możecie korzystać przez cały rok, obojętnie kiedy go kupicie, bo tutaj się samemu wpisuje miesiące i daty. I ja osobiście nie lubię takich rzeczy, bo no nie chcę tracić czasu na zapisywanie, który jest dzień i tak dalej. Natomiast one idą, to jest fajne, że one idą faktycznie miesiącami. One są już podzielone, także nie ma, że od początku macie poniedziałek do niedzieli i tak idzie przez cały ten kalendarz, tylko on jest faktycznie podzielony na wpisanie tych miesięcy. I ja tak naprawdę już zaczęłam z niego korzystać od 28 grudnia, bo akurat tak mi ładnie, płynnie przechodzi w... Kiedy to mamy 1 styczeń? W piątek. Pięknie mi przechodzi na 1 styczeń i cały styczeń już tutaj mam wypełniony, także bardzo, bardzo fajny planer. Pierwszy mój taki z podziałem na jednej stronie z 4 dniami, także zobaczymy. No bardzo mi się podoba jego również okładka, jest taki miękki, wygodny i też lekki, bo moje wcześniejsze planery to był jeden dzień na jedną stronę i one były ciężkie, no i może też dlatego nie były tak systematycznie uzupełniane. No dobra, przechodzimy do moich wniosków tego roku, moich obserwacji tego, jak sobie moja firma poradziła w tym czasie, bo nie był to łatwy czas. I powiem Wam szczerze, że w marcu miałam taką konsternację, kiedy to ogłoszono ten lockdown, tak? Centra handlowe zostały zamknięte, czyli tak naprawdę nie wiedzieliśmy, z czym się mierzymy, co, jak wygląda ten wirus i tak dalej. To był też taki czas trochę strachu, gdzie tak naprawdę no, zostałam odcięta jakby od swojego miejsca, gdzie mogę pracować na co dzień z klientami, ponieważ jednak stosunek pracy stacjonarnej do online'owej no, był jednak zdecydowanie wyższy. Tych online'owych klientów jeszcze nie było na tyle dużo, więc to była moja główna noga przychodu, która została, że tak powiem, z dnia na dzień odcięta. Druga kwestia to to, że ja nagle nie wiedziałam, co ja mam dla Was stworzyć od marca, ponieważ jeśli galerie zostały zamknięte, no to cykl Stylowa Środa pójdzie spać. A był to cykl na Instagramie, który uwielbiałyście i ja sobie myślałam, że jeśli nie to, no to co będziecie chciały u mnie oglądać? Ja już nie mam czego pokazywać, nie mam aż tak dużej, spektakularnej szafy, żeby co tydzień pokazywać inne stylizacje, więc to też było dla mnie takie zadziwiające. No ale być może dzięki tej sytuacji mój kanał na YouTubie zaczął w końcu działać systematycznie. Te filmy zaczęły się pojawiać systematycznie, faktycznie, co niedzielę były na kanale, czasem z mniejszymi, większymi obsuwami, ale mniej więcej raz w tygodniu był film i teraz jest ich na kanale ponad 50, więc sama byłam w szoku, jak niedawno odkryłam, że jest ich ponad 40, teraz weszło ich ponad 50, także to niesamowite to jest, że już tyle filmów tutaj się pojawiło. Z tą różnicą, że na początku, jak to zwykle bywa przy robieniu, wyrabianiu nawyku, było mi ciężko i raczej do tych filmów podchodziłam, o rety, trzeba nagrać, jest godzina 18, ja już bym chętnie zaszyła się pod kocem z książką, a tu jeszcze trzeba nagrać film. Moje podejście w ciągu tego całego roku się totalnie zmieniło i teraz z przyjemnością tutaj zasiadam i dla Was nagrywam i mówię, jest jeszcze nawet dzień, jeszcze nie ma takiej późnej pory, także
to również się u mnie zmieniło takie podejście po prostu do pracy i zaczęło mi to sprawiać radość i fan. Być może też dlatego, że komentujecie, dajecie swoje subskrypcje i to mnie bardzo motywuje, także jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to kliknij subskrypcję i dzwoneczek, będzie mi bardzo miło i to też będzie taki motor do powstawania tutaj, do kręcenia dla Was większej ilości filmów. Jak Wam już wspomniałam o tych usługach online'owych, ja już wprowadziłam w zeszłym roku i udoskonalałam je w tym czasie tak, żeby jak najbardziej również mnie pasowały pod tym kątem, żebym jak najwięcej zobaczyła na przykład podczas przeglądu szafy, żeby Wam jak najlepszy dać feedback, dać radę, poradę, ocenę i tak dalej. Więc te produkty udoskonalałam już wcześniej. Moim zamysłem było to, aby taki przegląd szafy online wyglądał, ja jestem obok Ciebie i tak samo, aby to wszystko wyglądało. Myślę, że do takiej opcji doszłam, do takiej struktury, ponieważ jest to usługa bardzo skuteczna i faktycznie, czy jeśli bym się spotkała z tą na żywo, czy przez kamerę laptopa, takich samych bym podjęła decyzje i takie same bym dała rady. Ewentualnie może troszeczkę więcej, byśmy mogły podyskutować o danych ubraniach. Natomiast tutaj posiłkuję się Twoimi zdjęciami, rozmawiamy podczas wideorozmowy 3-godzinnej na temat tych wszystkich ubrań i naprawdę w tym czasie jesteśmy w stanie bardzo dużo tej szafy przejrzeć i musisz mieć taki realny, namacalny produkt, ponieważ wysyłam również to nagranie dla Ciebie, żebyś miała później wiedziała, co mniej więcej, co usunąć, jakie rady Ci dawałam, jakie fasony będą dla Ciebie, jakie ewentualnie kolory, o czym tam rozmawiałyśmy. Jest to taki duży plus, bo stacjonarnie jakby nie możemy nagrać naszego przeglądu szafy, tylko możesz w myślach wrócić, co tam mówiłam i sobie przypominać, a tutaj już to jest nagrane i zawsze do tego można wrócić. Także patrząc po statystykach, bo ostatnio nawet robiłam takie statystyki dla Uniwersytetu Ekonomicznego, gdzie byłam zaproszona na konferencję. Faktycznie ten stosunek produktów online'owych do stacjonarnych się dużo bardziej powiększył względem tego, co było. Myślę, że to jest też spowodowane świadomością klientek, jakby zmuszeniem do tej sytuacji, że jeśli chcę ogarnąć szafę, a już spróbowałam i nie jestem w stanie wyrzucić pewnych ubrań, bo po prostu nie wiem, to warto zgłosić się do specjalisty w tym temacie. I faktycznie miałam dużo zapytań, dużo tych przeglądów szafy w tym roku zrobiłam, również tych zagranicznych, więc jakby ta sytuacja w pewnym sensie pomogła mi przekonać do tej usługi klientów. To, co widziałam również u klientek, to fakt, że jakby wcześniej było podejście do ubrań, żeby kupować, żeby mieć się w co ubrać, żeby dobrze wyglądać w pracy, żeby dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, na randce i tak dalej. I teraz to podejście kobiet się zmieniło i totalnie jakby już mało mam takich klientek, raczej mam klientki, które chcą zadbać w końcu o siebie, mają na to chwilę czasu, albo wchodzą na swoją drogę zawodową i chcą po prostu dobrze wyglądać. I zastanawiałam się, jaki styl obrać, jakie fasony, jakie kolory, jakby wchodzą dopiero w ten świat świadomej mody, jakby już od razu chcą kreować świadomie swój styl i to jest piękne, ponieważ wcześniej nie miałam takich klientów, właśnie ubrania kojarzyły się z tym, że coś trzeba założyć, trzeba fajnie wyglądać, a teraz jest to takie zaopiekowanie się sobą, spojrzenie w swoje wnętrze i odkrycie tego indywidualnego stylu, żeby po prostu dobrze się czuć w swojej skórze i to jest piękne. Również rozmawiałam bardzo dużo na ten temat z dziewczynami z mojego kursu online, odkryj swój styl, i widzę, jak im bardzo, bardzo pomógł ten kurs w odnalezieniu swojego stylu, ale też w takim dobrym czuciu się ze sobą, w swojej skórze, obojętnie, jaki masz rozmiar, jaki masz kolor włosów i tak dalej, bardzo on był pomocny, więc to też skłoniło kolejną z kolei zmianę podejścia mojego i zauważenia tak naprawdę mojej mocy, o której wcześniej nie miałam w ogóle pojęcia i świadomości. Myślałam, że tak, no każdy tak ma, bo to nie jest nic odkrywczego. Natomiast dziewczyny mi mówią, że wow, że to im bardzo pomogło w życiu, ta rozmowa ze mną, w takiej akceptacji
po prostu swojego wyglądu, tego jakie są, że wcale te biodra nie są za duże, albo te ramiona nie są za wąskie, albo za szerokie, tylko są dobre takie jakie są i warto je po prostu w odpowiedni sposób ubrać w zgodzie z Tobą. Także widzę też dla siebie jakby zmianę kursu modowego, że bardzo chcę pójść właśnie w taką stronę. Jeszcze nie do końca umiem to nazwać, nie do końca umiem to wytłumaczyć, ale takie ubieranie w zgodzie z Tobą, z tym, co Ty masz we wnętrzu. I dla kogoś może to być styl na bogato, a dla kogoś może to być styl minimalistyczny. Ważne, czym Ty będziesz się dobrze czuła, aby to po prostu pokazywać na zewnątrz. Kolejna zmiana, jaką zauważyłam, to zmiana asortymentu w sklepach. Bardzo wiele pojawiło się dresów, takiego homewearu, wygodnych ubrań. Po domu. Cały ten rok można nazwać pod tytułem home office czy domowy rok, bo jednak większość tego czasu sporo z nas spędziło w domu i po prostu marki za tym poszły. Nawet marki, które specjalizowały się w kreacjach weselnych, w sukniach dla gości weselnych, poszły w tym kierunku właśnie dresów. Więc to jest taki globalny trend. Nawet marki luksusowe również zaczęły bardziej stawiać na ten homewear, loungewear. Więc to jest tak jakby globalna zmiana. Mnie też ona, że tak powiem, dopadła, bo też sobie kupiłam nowe dresy, żeby też wygodnie po domu sobie śmigać, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca, bo jakoś tak do dresów to tak z takim lekkim dystansem podchodziłam wcześniej. No i zrealizowałam pierwszą nagrywaną w życiu metamorfozę. Tutaj Wam podlinkuję, bo były aż 3. 2 kobiece, 1 męska. Było to też takie niesamowite dla mnie przeżycie, to wszystko nakręcić. Również opisałam o tym wszystkim na moim blogu. Właśnie, zaczęłam pisać bloga swojego. To też jest taka bardzo duża nowość w tym roku. Również wysyłałam Wam co tydzień mailing, stylową środę. Także korzystajcie, dziewczyny, z tego, co dla Was robię, co dla Was tworzę. Oczywiście, jeśli macie jakieś sugestie, co chciałybyście jeszcze zobaczyć, jakich tematów Wam brakuje, co Was ciekawi, to piszcie w komentarzach, ja się chętnie odniosę i być może Wasz temat będzie inspiracją do nakręcenia kolejnego odcinka. Nowości tego roku to też realizacja mojego marzenia od dzieciństwa, czyli posiadanie kotka. I on chyba sobie śpi. Tak, on sobie śpi, więc Wam go nie pokażę, ale pewnie już widziałaś na Instagramie albo tutaj na niektórych odcinkach, jak sobie spaceruję. Kocham go bardzo, mojego puszka kochanego i to jest naprawdę niesamowity rok też pod tym kątem spełnienia właśnie tego dziecięcego marzenia o kotku, którego bardzo, bardzo, bardzo długo pragnęłam. No a ten rok, ponieważ był taki podomowy, też się skłonił do tego, że chętnie postanowiliśmy go mieć, bo przecież jestem w domu cały czas i miło, kiedy ktoś ten czas w domu umila i ktoś jest również ze mną. Na koniec mam ogromną wdzięczność, że mogę pracować w domu, że pomimo wszystkich obostrzeń mogę pracować online i mogę dawać Wam wartość i upiększać, ulepszać Wasze życie, podnosić jego komfort właśnie z tego tytułu, że ubieracie się w zgodzie ze sobą i to jest dla mnie najważniejsze. I bardzo się cieszę, że mogę to robić i mogę z Wami pracować. Także bardzo Wam dziękuję, bo to dzięki Wam tak naprawdę tu jestem i nagrywam wciąż te filmy. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę, za każde serduszko na Instagramie. Życzę Wam cudownego nowego roku, aby był dużo lepszy niż poprzedni, spełnienie Waszych marzeń i trzymam kciuki za realizację Waszych celów i planów, bo tak jak ten rok mi pokazał, wszystko jest w naszych głowach. Jeśli tylko czegoś chcemy, to możemy to osiągnąć. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz. Zapraszam Was również na mojego bloga wasiakawka.pl, gdzie właśnie znajdziecie wpisy na temat metamorfoz w ujęciu troszeczkę innym niż tutaj YouTube'owym, więc te treści jakby się nie dublują. Również kilka artykułów o tym, jak wyglądać w zgodzie ze sobą i co brać pod uwagę. Ja już się z Wami żegnam.
Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci, buziaki.